Lubimy tę część Ewangelii, w której Jezus uzdrawia, wskrzesza, naucza, przytula dzieci, chwali czyjąś wiarę, jest miłosierny, a po zmartwychwstaniu chwalebny. Trudniej mu towarzyszyć, gdy nazywają go Belzebubem, gdy jest opuszczony przez wszystkich, także uczniów, gdy jest wyśmiany, zdradzony, ukrzyżowany. Tymczasem uczeń ma iść za drogą mistrza. Słudze nie wypada opuścić Pana tak w dobrej, jak i w złej doli. Jezus mówi, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, do tego ja przyznam się przed moim Ojcem, który jest w niebie. Te słowa pojawiają się w kontekście nauki Jezusa o tym, że każdy z nas w oczach Bożych ma wartość. Jesteś ważny w oczach Boga. Jesteś wart Jego śmierci i krwi, która cię obmywa, oczyszcza i chroni. Przyjdź do Jezusa. Nie daj swej duszy na potępienie. Jeżeli będziesz trwać w bojaźni Bożej, nie będziesz się lękał ani złego ducha, ani śmierci ciała, ani drugiego człowieka, bo idziesz tam, gdzie jest Twój Pan.